Jesteśmy w miejscu startu. Szukamy teraz naszych współrzędnych. Podam ci współrzędne i okres, gdzie jesteśmy. 34 UEA. Całe współrzędne. 34 UEA, 88,59 i dolne 86,45. Masz? I na końcu 0. Wychodzi mostek? Wychodzi. Jesteśmy na mostku? Tak. Dobra, czyli mamy miejsce docelowe? Mamy. Z naszego startu. Teraz musimy poszukać na mapie kolejny punkt, czyli nasz pierwszy punkt, do którego mamy się udać. Więc wyciągnij notatnik. Zobacz, gdzie to jest na mapie. Określ, w którym kierunku mamy iść i idziemy. Od mostka tą drugą. Przez tory, tak? Przez tory. I do punktu. Do punktu docelowego. Okej, okay, dobra, mamy to. Dobra, to teraz możesz sobie spakować notatnik, to wszystko. Kilometr 100, kilometr 100, a z mostu 10. Dobra, okej. Okay. Czyli za 400 metrów mamy skrzyżowanie, niecałe. Tak jest. Zgodnie z mapą. My jesteśmy na miejscu. Tak jest. Czyli jesteśmy w punkcie, do którego chcieliśmy dotrzeć? Tak jest. Nie palcem. Jakimś wskaźnikiem. Tu się znajdzie. Tu. Mamy drogę w lewo. Tak, i tam idzie prosto. Tak. Następny nasz punkt na mapie gdzie jest? Następny był tutaj. Tutaj. Tak jest. Dobra, no to do niego będziemy ciśli. Teraz wyznaczamy azymut i kierunek, jaki tam powinno być. Jak miałeś na kartce zapisane? Sprawdziły. 167. I 600 metrów. I 600 metrów, tak jest. Dobra, to wyznaczmy terenie teraz. Azymut 167. W każdym kierunku. 167, 600 metrów mam, przejście, tak? Dobra, w tamtym kierunku. Mam tam odwalić drzewo. Masz tam jakieś drzewo? Tak jest. No to do niego idziemy, tak? Dobra. To idziemy. Prowadź. Jesteś nawigatorem, tu prowadzisz. Wróciliśmy tutaj do miejsca i wygląda na to, że może być podmokły teren. Nie wiadomo, co jest pod spodem, bo jakaś taka jest tutaj przestrzeń. No i widać z roślinności trochę można wywnioskować, że może być coś podmokłe, jakieś bagienko małe i tak dalej, nie? I teraz co powinniśmy zrobić? Powinniśmy sobie znaleźć jakiś żerd, jakiś kij, jakiś coś w tylu, który będzie naszym przewodnikiem. I czyli po prostu kijem będziemy sobie sprawdzać grunt, podłoże, czy nic się nie dzieje, czy możemy sobie bezpiecznie przejść, nie? Także pozyskamy sobie teraz taki kij. Jako ty, że nawigujesz, to będziesz szedł za mną, żebyś mógł w tą stronę ja mam iść. Ja będę sprawdzał nasze podłoże, żebyś tu mógł trzymać mapę bezpiecznie, a ja będę sprawdzał nasze podłoże i będziemy kontynuować dalej nasz plan. Dobra. Teraz wchodzimy. Sobie. Nie wiadomo, co chodzi. Tam sobie. Tam gdzie mam iść, nie? Tu jakieś ślady. Już? Zobacz, już sprawdzam sobie, nie ma jakiegoś bagna, nie? No i spoko, można iść. Gdzieś tu nie ma porobu, to czuję. No idziemy, idziemy. To jakiś tu podmokły teren jest, bo
Widać po roślinności, nawet sobie woda przebija, jak coś tu szło, nie? Wyżyna też padała. Mamy to miejsce? Tak. Dobra, teraz taka ważna rzecz. Zawsze jak idziesz parze, czy tam w grupie i tak dalej, jest nawigujący. Tak jak ty jesteś teraz nawigującym. Zawsze osoba nawigująca powinna iść pierwsza. Reszta grupy powinna iść za nią. Z tego względu, że ty nawigujesz. Często gęsto jest tak, że ludzie, bo ty jesteś skupiony, ty myślisz, ty orientujesz mapę, liczysz na przykład pory kroki, czy tam patrzysz na kompas, znaczy na GPS, ile przeszliście i tak dalej. Więc ty robisz jakby dodatkowo parę innych czynności i jesteś skupiony. Ludzie, którzy idą za tobą, za przeproszeniem jak barany, po prostu idą szybciej. I często gęsto tak, że ci wyprzedzają. Jak oni ci wyprzedzają, to jest też taki odruch człowieka, że jakby też za nimi od razu podąża i gonisz ich. No. I oni ci mogą wprowadzić w błąd. Dlatego zawsze osoba nawigująca nadaje tempa. Idzie pierwsza, ona nadaje tempa, reszta grupy jest za nią. Dobra. Jeżeli jest was więcej w grupie na przykład, jest was, nie wiem, trzech, czterech i tak dalej, a nawet jeżeli jesteście we dwóch i przykładowo sprawdzacie sobie na mapie, gdzie jesteście, określacie azymut, określacie ile jest drogi do danego miejsca, w którym kierunku macie się udać i tak dalej, jak ty to sprawdzisz, bo jesteś nawigującym i określisz, że to jest w tym i w tym miejscu tyle i tyle drogi mamy do przejścia, to druga osoba z ekipy powinna to zweryfikować, bo ty też jesteś człowiekiem, też możesz po prostu najzwyczajniej w świecie pomylić, nie? Może być ci, nie wiem, może być głodny, może być ci zimno, rozkojarzyć czy coś tam i się nagle okaże, że idziecie w ogóle w zupełnie innym kierunku i nagle jesteście pogubili zupełnie, nie? Więc dobrze jest, żeby druga osoba również sprawdziła, powiedziała, jest okej, okay, prowadź dalej, nie? No to lecimy dalej, no i w ten sposób. Dobra. Rozumiesz? Ok. Dobra, mamy określone kolejny punkt, gdzie mamy iść. Ok. Masz? Tak, idziemy. Dobra, idziemy. I teraz tak, i puszczasz mnie naprzód, nie? Pokazujesz mi kierunek i ja idę w tym kierunku. Ja sobie idę prosto i ty mną sterujesz. Czyli mówisz mi w lewo, bardziej w prawo i dochodzę do miejsca, do jakiegoś już jest na przykład, nie wiem, jestem daleko, gdzie mnie już zaczynasz nie widzieć, albo jestem już tak daleko, że musiałbyś do mnie krzyczeć i tak dalej. Wtedy mówisz mi stop. Ja się zatrzymuję, dochodzisz do mnie, znowu się strzela azymut. Ja znowu sobie idę. I tak się sukcesywnie przemierzamy do naszego punktu, do którego jest wyznaczony, nie? Rozumiesz, co chodzi? Tak, tak. No. Dobra, to pokaż mi ten punkt, który to jest i będziesz mi nawigował, gdzie mam iść, nie? Tak. W tamtym kierunku. Tak jest. Dobra. Ewo! Zdyskujemy żerć jest prawy na drugą stronę rzeki za pomocą tutaj tego zwalonego drzewa, który jest za nami, przed nami.
klapki zrobione z wkładów do munduru. Także buty nam się suszą wraz z skarpetkami, bo była przygoda przy przekraczaniu rzeczki i jedna noga się skąpała. Także skarpeteczki się suszą elegancko, a my możemy bezpiecznie wkoło obozowiska pracować w takich zacnych klapkach. Jest gorąco. Miło, nie? To od razu kurde. I teraz zobacz, to by się nie paliło i byłoby, wiesz, piziało, byśmy mieli dwuspadowe sole, nie? Wtedy plecami do siebie się wracamy, grzejemy się plecami, nie? Tutaj. Sobie się wygrzesz tam. I to cię kurwa grzeje, nie? Nie no, robi robotę niesamowitą. A tu się wiesz, jest ci gorąco tego, a weź się do tego. Tak. Odwróćmy się w drugą stronę, albo nawet wyjdźcie na zewnątrz, już coś. W tą stronę na konie. Tu się grzeje. Plecy się grzeją. I tutaj. To się grzeje, nie? No i rano też. Masz. Nie ma za witam wszystkich obserwujących kanał Sebastiana. Pewnie tak jak wielu z was kanał Sebastiana gdzieś się wam wyświetlił na jednym z portali internetowych, social mediów. Chcąc gdzieś poszerzyć swoją wiedzę oraz swoje umiejętności, postanowiłem skorzystać z pomocy Sebastiana, aby stworzył dla mnie jakieś małe szkolenie. Dogrywając tam wcześniej pewne kwestie, ustaliliśmy, nad czym byśmy chcieli pracować, jaki byłby przebieg wszystkich działań. Zgodnie z terminem od porannych godzin zaczęliśmy działać, że tak powiem, wspominając sobie teorię, którą mogłem sobie wraz z Sebastianem przypomnieć, gdzie mi fajnie, czytelnie i rzetelnie na nowo odświeżył informacje dotyczące map czy chociażby poruszania się na azymut. Cieszy mnie to, że ta wiedza została przekazana w taki sposób, jak faktycznie powinna. Wbrew pozorom noc przebiegła komfortowo, mimo że gdzieś nie korzystaliśmy ze śpiworów czy jakiś karimat. No tak jak mówię, noc przebiegła komfortowo. Gdzieś tam jedynie w moim wypadku korzystałem z folii NRC,
co tak jak wcześniej gdzieś tam wspominał Sebastian. Wielu ludzi może sobie nie zdawać sprawy, jak faktycznie ta folia jest skuteczna. No, ogólnie rzecz biorąc, cieszy mnie to również, że mogłem na nowo poznać nowe węzły. Za chwilę będziemy właśnie, jak Sebastian wróci, mały sprawdzianik z tego robić, czy na pewno wszystko utrwaliło się tak, jak należy. Wszystkie węzły, które mnie w nocy uczył. Polecam każdemu korzystanie z takiej formy aktywności, zwłaszcza gdzieś tam pod okiem profesjonalistów, takich jak jest właśnie Sebastian. Działać, rozwijać się, doszkalać, nabywać nowych umiejętności, nie zatrzymywać się w miejscu i powolutku sobie do przodu działać w tym temacie. No więc z tego miejsca jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować Sebastianowi. Teraz go nie ma. I zachęcić, zaprosić każdego, który może być może się wahał gdzieś tam na jakieś szkolenie pod okiem Sebastiana. Moim zdaniem jest to szkolenie przeprowadzane w należyty sposób, profesjonalny. Sebastian dużo wiedzy cały czas przekazuje, więc nic, tylko słuchać, korzystać, czerpać z tej wiedzy. Więc dzięki jeszcze raz, pozdrawiam, hej.